Halo, halo, cześć, witam wszystkich. O, co jest? O, no, od? Halo? No, to kozacki początek. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Czechu i na samym starcie przypominam o... O, to, żeby się śmiać, bo jest nam potrzebne to w dzisiejszych czemu czasach. Wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej bijamy ty na jesteś farmie. Stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? Proste. Jestem za farmerami. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Dzieje? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy. Kawałek po kawałku rozkradając nasz dobytek. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozostanie. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. Powiedz mi coś więcej o tym Onarze. Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Całkowicie zerwał kontakty z miastem. Podobno zatrudnił najemników, aby nie dopuszczali straży do jego posiadłości. Trudno się zresztą temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Żaden strażnik miejski nie śmie postawić stopy na jego terenach. Kim są ci najemnicy zatrudnieni przez Onara? Nie wiem o nich zbyt wiele. Prawdopodobnie większość z nich to byli więźniowie z kolonii. Wszyscy wiemy, czego się po nich można spodziewać. A co z tobą? Po której jesteś stronie? Chłopów czy króla? Mieszkam zbyt blisko miasta, żeby mieć jakikolwiek wybór. Ale cieszę się z tego, to byłaby bardzo trudna decyzja. Król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi najemnikami każdego, kto nie chce się do niego przyłączyć. Dlatego większość farmerów wciąż nie może się jeszcze zdecydować. Jednak wcześniej czy później będą musieli opowiedzieć się po którejś ze stron. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Mogę ci zapłacić albo, jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak jeśli zgodzisz się dla mnie pracować, sprzedam ci je po niższej cenie. Na twoim miejscu wziąłbym ubranie. Trzeba zebrać rzepę z tego małego poletka przy stodole. Dobra. Dobrze. Więc pośpiesz się, zanim zmienię zdanie. Ok. Tylko idę mu rozkrać chatę. Chociaż wiem, że w domu on ma te ubrania, ale posądzi nas zaraz o złodziejstwo, mam takie wrażenie. Chyba słuszne wrażenie, to jest jego kobita. To sobie później z nią pogadamy. Tak, tak. Hej, kto cię tu zapraszał? Natychmiast wynoś się z mojego domu! Nic tutaj nie dostaniesz! Spoko. No, spróbujemy. Wiem, że tego ubrania nie można wziąć, bo chłop zaraz się orientuje. Więc zajebiemy mu wszystko oprócz ubrania. Myślę, że to uczciwa propozycja. No, śpimy sobie do rana, bo w nocy nic nie będę kurczę widział. Idziemy zbierać rzepę na polu. Proste. Kurde, ten gothic naprawdę nieźle wygląda. Mi się naprawdę przyjemnie mi się gra, tak nostalgicznie bardzo. Rzepa, co to w ogóle była rzepa? I istnieje w ogóle rzepa. Rzepa. Nie wiem, czy rzepa to nie było to, co się jadło na surowo, takie zielone, takie... Halo? O. Takie zielone i to się obierało i to się jadło na surowo, to chyba była rzepa. Tego, co kojarzę, ale pewny do końca nie jestem. O, deszcz! Ole, efekty. W ogóle powiem wam szczerze, że na tym nowym tym patrzcie, jak to fajnie wygląda w ogóle. Nie powiecie mi, że nie koks to wygląda. No, wygląda jakby...
taka głębokość tego, jakby to faktycznie było takie pofalowane, co mam wrażenie, że w oryginalnym Gothicu nie było. Chociaż też pewny nie jestem, no bo za bardzo nie grałem oryginalnego, po prostu odpaliłem gierkę, zainstalowałem tego i tyle, więc za bardzo nie wiem, jak wygląda tak faktycznie oryginał. O kurde, ty, co się dzieje z deszczem, patrzcie. Oj, ale wam bitrate musi świrować, o Jezus Maria. Ty, ale jajce, chłopie. Normalnie mokry jaki wiesiek, bezi. Ale jajca. Oto twoja rzepa. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. No widzicie, zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. A oryginalne tak zazwyczaj nie było. Mogę ci dać 5 sztuk złota. Albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze. Obniżę cenę o 10 monet. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie, ale zapytaj moją żonę albo chłopców pracujących w polu. Może oni znajdą dla ciebie jakieś zajęcie. Dobra. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłacisz. Dobra, na razie tak, popytamy chłopca. Tylko nie wiem, co tu tak świeci w ogóle? Co to jest? W sensie, ze środka to jakby świeci? To jest. Mogę się założyć, że w oryginalnym Gothicu no nie było tak, że jednak jak wychodziłeś, to nagle tak mokłeś. Ale wygląda to w sensie, kurde, sztucznie, ale podoba mi się, szczerze. W sensie, no, nie wiem, podoba mi się, jak sobie tak popatrzę, cała dolina się zmieniła, nie wiem, spoko. Wydaje mi się, że o wiele lepszy jest ten mod, jeśli chodzi o taką nostalgię, niżeli bez tego moda. Nostalgię, w sensie takie wczute, o. Wczuta to dobre słowo. No, tutaj czysto idziemy. Elena! Hej! Gilda. No jeszcze lepiej. Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej patelni. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, słyszysz? Oto twoja patelnia. Dobrze, wypróbujmy ją. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Proszę, to dla ciebie. Gulasz. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Przecież już dostałeś swoją... No ten obraz. To jest głowa chyba cieniostwora, z tego co dobrze... Z tego co kojarzę. Nie wiem, czy dobrze kojarzę. Dobra, idziemy szukać gości w polu. Rozumiem, że absolutnie fatalna pogoda nie przeszkadza im w tym, żeby pracować w polu. Kurde, ten deszcz, nie wiem, jakiś tak śmiesznie wygląda. Ło, co jest? Nie, co to było? To chyba na dole, co? To jest ten pirat. Chyba on był. Ale zobaczmy. Wino. Hej, ty. Jak idzie praca? Jak zwykle. Roboty coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Jak źle pójdzie, to jutro napadną nas orkowie i spalą naszą farmę. Królewscy paladyni zajęli niemal całe miasto. Ale jakoś wątpię, żeby chciało im się ruszyć tyłki i ochronić nas przed orkami. Jakieś ciekawe nowiny? Przysiągłbym, żem 2 dni temu widział orka na skraju lasu. Od tego czasu podczas snu staram się mieć choć jedno oko otwarte. Jaki? Oprócz tego... Ruszam w stronę miasta. I? Czy możesz mi powiedzieć coś ciekawego na temat miasta? Nie.
ale Malet zagląda tam od czasu do czasu. Może on coś wie, to znaczy coś, co by cię zainteresowało. Mogę ci jakoś pomóc? Szukam pracy. Znasz się na pracy w polu? A na czym tu się znać? W takim razie już ci chyba podziękuję. Jeśli chcesz się zatrudnić u Lobarda, jako zwykły robotnik, to ostrzegam. Ludziom takim jak ty płaci naprawdę marnie. Obiecał, że sprzeda mi tanio czyste ubranie, jeśli pomogę na farmie. Nie mam dla ciebie pracy, ale możesz przynieść mnie i chłopakom coś do picia. Przynieś no flaszkę wina, a powiem Lobartowi, żeś się świetnie spisał. A nie mam flaszki wina? No wygląda na to, że niestety nie mam. Mam nadzieję, że nas przydrożny koleżka. Bunt Onara pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Wolę trzymać się od tego z daleka. Jak to pytał? No nic. Nie pozwolę się nikomu wykorzystywać. Ani królowi, ani temu tłustemu Onarowi. Sam potrafię o siebie zadbać. A kto pytał? No właśnie. Siema, dawaj wino. Pokaż. Wybierz. Ma winko, zajebiście. Muszę iść. Jak? A w ogóle to mamy tak, bo trzeba coś po... Co to w ogóle jest? Stara kamienna tabliczka. Nie potrafię tego przeczytać. No w istocie, nie znamy tego języka. Co to jest? Ta wiadomość została dokładnie zapieczętowana. No to już nie jest. Szanowny Watrasie, dotarliśmy do portalu. Miałeś rację. Są znaki wskazujące na to, że naprawdę czci Adanosa. Sprawdź proszę moje notatki i potwierdź nasze ustalenia. Od kilku dni nie widzieliśmy tych dziwnych kamienistych istot. Ziemia wciąż trzęsie się z niewiadomych powodów. Sądzę, że nasze badania wkrótce wskażą nam, co może być tego przyczyną. Znaleziony przez nas ornament ma większe znaczenie niż wcześniej sądziliśmy. Wydaje nam się, że jest to jakiś klucz, artefakt. Niestety nie jest kompletny. Musimy go dokładniej zbadać. Wyślij jednego z członków wodnego krętu, by nam go dostarczył. Jeśli to możliwe, nie przesyłaj kawalorna. Poprosiłem go już o dostarczenie ci tego listu. Wydaje mi się, że jest już wystarczająco nam pomógł. Mam nadzieję, że postępujemy właściwie Saturas. No dobra, to co, otwarłem sobie ten list. No to niech sobie będzie otwarty, wyjebany. Tu jest list gończy z naszą mordą. Jakieś wiadomość. Zatrzymujcie wszystkich, którzy przejdą od strony góry. Jeśli ktoś przekroczy przęcz, będzie to prawdopodobnie pewien starzec. Nie dajcie się zwieść, to niebezpieczny mag, miejcie na niego oko. Może się z nim skontaktować człowiek, którego szukaliśmy. Wraz z tym listem otrzymacie 30 sztuk złota, ale nie 30 osoba, którego zabije. Chyba przynieść się do starej kopalni. D. No nic, no wydaje mi się, że 30 sztuk złota to trochę mało jak za nasz łeb. Co jest grane? Chyba tą cenę musimy delikutaśnie podnieść. Bo to nie może być tak, że taka danizna jest za naszą głowę. 30 sztuk złota, chłopy, to ja bym mógł sobie, kurczę, 7 głów swoich kupić. Dobra, chodź wino, mam wino. Oto twoje wino. Oto twoje wino. Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. A kogóż to obchodzi? Tak czy inaczej, dzięki. Boga. Postaram się, by Lobart usłyszał o tobie same dobre rzeczy. Zajebiście. No nic, to idziemy kupić wreszcie to ubranko. To ubranko... A, da nam coś tam pancerza, tego owego. No, możemy wziąć. Próbowałem dostać się ostatnio, było takie coś, że się wskakiwało i tam się kradło ważne rzeczy z takiego kufra, dobre pancerze. Natomiast chyba to nie działa. Więc szczerze mówiąc, to ja bym kupił. Czy masz... Nie, ale za...
Dobra, no oni też nie mają ile chcesz. Ile chcesz? Zastanów. Pracowałeś, pomogłeś. Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A to już o czymś świadczy. 40. Zajebiście. Może stargujemy. To proszę bardzo. Dobra, pomóc. Daj mi. W moim domu stoi kufer, w którym zamknięte są czyste ubrania. Żeby tylko ci nie przyszło do głowy wziąć sobie coś jeszcze. Nie, nigdy w życiu. Trzymaj się. No mogliśmy skubnąć, ale ten skurwibąk by nas gonił. Bo już testowałem to wcześniej, także... Ukradłem sobie i mnie gonił, więc wydaje mi się, że nie możemy tego faktycznie ukraść. Chyba, że chcemy mieć napięku z tym chłopem, ale nie wiem, czy on jest później potrzebny jakoś, czy nie jest, nie wiem. Natomiast... no nie kradniemy, dobra, załóżmy sobie to. Pokaż to, gdzie to, co to jest? Udyga bagiennego ziela? My lubimy palić, bo to daje nam potęgę. No gdzie to jest? Tu jest. Strój farmera. Dobra. O kurwa, ale nas ścięło po czasie, widzę. Rubudu. Ale było widać, jak się chłop zrespił. Nie wiem, czy widzieliście. Ten na tej ławce. Nie no, ale że my po bagiennym zielu, kurwa, w domu będziemy biegać? Nie no, w sumie możemy pominąć te, to coś co lata. Zostawmy. Kurde. Nie no, jak się tego pozbyć? Greg! O! Greg! Jedna bestia mniej! Zajebiście, Greg. Psst! Hej, ty! Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Skończ z tym bełkotem. Mów, czego chcesz. Widzisz? Dokładnie o to mi chodzi. Nie wystarczą miłe słowa, by cię przekonać. Od razu wiedziałem, że targi z tobą nie będą łatwe. Tak przedsiębiorczy człowiek jak ty na pewno byłby zainteresowany pogrubieniem swojej sakiewki. Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej? Co? Jeśli chodzi o strażników... Ta? Masz jakiś pomysł? A może spróbujesz łapówki? Tak, gdyby to mogło się udać, już pewnie bym spróbował. Do miasta mogą wejść zbieracze ziół. Co? Czy ja wyglądam, jakbym hasał po lesie zbierając kwiatki? Powinni cię wpuścić, jeśli założysz ten strój rolnika. Tego mi właśnie trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Ale sam nikt oddałem na tego? Mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. Doskonale. Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Nie no, wyciągam mnie. Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. I kto wie, mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się. Nie no, Greg, to już powiem ci, kurwa, nie spotkamy się.
Czekaj tylko. A, żartowałem, nie zadaję ci damage. Nigdy więcej nie próbuj się. No to Greg Cox jesteś, trzymaj się, trzymaj, powodzenia, co przejdziesz. 100% jak wieśniak wyglądasz. No, my mamy zioła, więc się nie martwimy za bardzo. Ale kozacko to wygląda. Raz na jakiś czas są takie lagi, nie wiem, czym one są do końca spowodowane. Natomiast pracuję nad tym. A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! Dlaczego nie? Już po twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne, co ze sobą przynosisz, to kłopoty. W mieście mamy już dostatecznie dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. Mam tu zioła dla alchemika Konstantina. Ach, tak. W takim razie pokaż mi, co przynosisz. Co tam, czego chcesz? Może i nie jestem ekspertem w dziedzinie alchemii, ale raczej nie przydaje się w niej taka włoszczyzna jak to. Idź sobie. Co? O nie, mam 9? Boże, a ten syp przychodzi. No ale nie, a ja teraz po lesie będę rośliny kurwa szukał, albo 100 golda płacił. Tragedia jest. Dobra, to co? Szukamy rośliny leczniczej. Na to wychodzi. Widocznie musiałem ją zużyć pewnie jak Bob. Największy. No nic, nie zwróciłem na to uwagi niestety. Więcej może się znajdować taka roślina. Ło, ale się światło zmieniło nagle. Kurde, ale te cienie są mocne. No. Mimo tego, że tak bardzo drętwo przychodzi to jednak to światło. No to i tak fajnie, że jest kilka pór dnia i nocy w ogóle. No, tu się znajdują te zioła, bo ja tu biegałem, jak testowałem jak to będzie śmigać ogólnie. Czy wszystko będzie płynnie chodzić. Co się stanie... O kurwa. Co się stanie, jak uruchomię te przyciski? Bo tutaj się coś przyzywa tymi przyciskami. Chyba te właśnie tych mi się wydaje, tych gagatków z tego. Tą drogą wcześniej tu nie było tych chłopów. Ewakuacja. No. No i gdzieś tu. Zostawcie mnie. Gdzieś tu były te zioła, bo ja to pamiętam. O, tabliczka. Gdzieś tu były zioła. Goblinowe jego. Oj, idą tu? Nie. Okej, okay, mam tablicę. I tak nie umiemy z niej czytać. A nie wiem, co się w sumie z niej dostanie nawet. Pewnie jakieś umiejętności, siły albo coś takiego. Że w Gothiku 3, z tego co pamiętam, to właśnie tych czytanie tych takich nie kapliczek, tylko tych książek takich rozłożonych, co na samym starcie próbowałem, to wiem, że dawała chyba expa i się uczyło nowych rzeczy, dlatego próbowałem. Dobra, strzała jest warta 1. Młoda polna wersja, polna bestia jest warta to byłoby ją zabić. Tylko niestety nasz bezimienny jest ślepy. Łuk jest OP, jakbym nie wypierdolił jeszcze wszystkich strzał obok, to już w ogóle by było zajebiście, szczerze. Dobra, no nie znalazłem tego gówna, a pamiętam, że tu było, jestem przekonany, więc że tu było. Zaszukamy tych przycisków. To se poklikam, nie wiem, gdzie się przyzwią te kamienne stwory, czy nie. Ktoś kojarzy, tutaj się tak robiło, że tutaj trzeba było te przyzwać. Można było spróbować przyzwać. Whatever. Dobra, naciśliśmy wszystkie. O kurwa. Czysto.
chyba nic się nie stało. A potrzebujemy, no kurde, jednej rośliny leśniczej. Pewnie już przegapiłem tyle tych roślin. No jest dzisiaj. Dzisiaj nie jestem w formie, bo na to zawsze jak się nagrywa odcinek, to potem się patrzy na ten odcinek i mówi, no debil. Nawet ja tak patrzę na swoje odcinki i mówię, no debil. Także no. Można wejść do tego młynka? Pewnie można jakimś sposobem. Nie wiem. Chyba jednak nie można. O! O nie, ognisty. Tak! Roślina. Dobra, mamy to. Dobra. Do miasta. Ty, ta muzyczka zawsze taka była, bo właśnie nie kojarzę tej muzyczki. Znaczy kojarzę, ale właśnie nie kojarzę tego z Gothica. Moskitu. Nie wiem, czy to jest, szczerze mówiąc, tego soundtracka nie ma w Medieval Dynasty. To taka gra po kraju The Forest i tam i tych innych. Tylko w średniowieczu. Wydaje mi się, że dokładnie ta sama muzyczka jest właśnie w Medieval Dynasty. A ja trochę w to grałem, więc tak mi się stąd znam tą muzyczkę, a nie z Gothica. Ale może się mylę. No, nigdy nie zauważyłem, żeby to były sztandary. Miasto Koliniz ma białe sztandary z żółtym dymem. Z czarnym dymem, to nigdy w sumie nie widziałem. Stać! A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! Stać? Dlaczego nie? Dlaczego już nie? Po twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne co ze sobą przynosisz, to kłopoty. W mieście mamy już dostatecznie... Mam tu zioła dla alchemika Konstantina. Ach tak. W takim razie pokaż mi co przynosisz. Tak. Wygląda w porządku. Wyjebam. Dobra, wchodź. Tylko żadnych burt. Rozumiemy się? Wszyscy mam wyjebane mają, nie? W sensie... Dobra, tu gada inny aktor, chuj, dograjmy innego aktora i wyjebane, nie? Stój, nieznajomy! Niedługo w ogóle będzie jestem wychodzić Lothar, przecież podobno Gothic 2, te fanowski mod, dzieje Koriniz. Nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadanie informowania wszystkich to też sobie ogramy oczywiście. Chyba mod będzie. Mieszkańcy miasta znikają bez śladu. Będzie za darmo, więc wszyscy się muszą daje. Przestrzegać ustalonych zasad. O ile nie chcą, aby to samo spotkało także nawet ich. Nawet jeżeli nie będzie za darmo, to i tak oczywiście nie ogramy. Wiem, się tak denerwuje. Czekam na to. Tam bardzo dużo osób wzięło w tym udział, tam to śledziłem. Potem się tam pokłócili. Dobra. Gdzie mogę spędzić noc? Dajmy jakieś takie standardowe miejsca do spania, rzeczy. Udaj się do a tu po lewo można wejść. Paladyni będzie łuk opłacają na, kwatery tam, dla wszystkich można było ukraść za plecy. Wędrowni handlarze również tam sypiają. Za plecy, chłopa. Nie mówże o tym nie. I okreś go. No. Nie. No, oba jest przemysł. No dobrze. Tragiczny jest dzień 14 na dworze jest tak ciemno. Dostojny paladyn Lord Hagen tak, rezyduje w górnym mieście wraz ze swoimi wojskami. Dlatego jedynie poważani obywatele mogą tam wchodzić. Po drugie, ratusz w górnym mieście został przejęty przez paladynów, którzy założyli tam swoją główną siedzibę. Tylko paladyni i członkowie straży mogą wchodzić do środka. Po trzecie, ktokolwiek zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa, musi się oczyścić z zarzutów przed dowódcą straży. Jakieś pytania? Pracuję niemal przez cały dzień. No w sumie to nie, gdzie mogę znaleźć, zostać obywatelem. Naprawdę sama. To jest może mieszkańcy ciekawe. Miasta tak po prostu znikają? Tak. Być tego z dnia na dzień jest coraz więcej zgłoszeń. Straż nie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. Dobra. Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Wielmożny Lord Hagen nikogo nie przyjmuje. Wszelkimi sprawami pospólstwa zajmuje się Lord André, dowódca straży miejskiej. Dobra. Nie mogę zajmować się wszystkim.
przybywam, aby zdobyć tak, oko Inosa. Tak, to nic Inosa. Nie zmienia, ale można mu powiedzieć. Święte oko Inosa? Skąd o nim wiesz? Nie należysz do zakonu. Powiedział mi o nim pewien mag. Nie wiem, jakimi motywami mógł się kierować, powierzając ci jeden z sekretów naszego zakonu. Z pewnością nie chodziło mu o to, abyś położył swoje brudne łapska na naszej świętej relikwii. Ale nie chcę więcej o tym słyszeć. Nie wiem, czym ty się tak denerwujesz. Ale okej. Posłuchaj, miastu zagrażają smoki. To niemożliwe. Kolejny szaleniec. I tak już mamy w mieście wystarczająco dużo problemów. Nawet bez jakiegoś nawiedzonego dziwaka straszącego obywateli niestworzonymi historiami o smokach. Ostatnia osoba, która opowiadała tutaj historię o smokach, została przeze mnie aresztowana i wysłana wraz z resztą więźniów do Górniczej Doliny, więc lepiej uważaj, co mówisz. Nie możemy pozwolić, aby ktoś siał panikę wśród naszych obywateli. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Czy ktoś już ostrzegał was o zagrożeniu ze strony smoków? Tak. Nazywał się Diego. Nie, przynajmniej tak mi się wydaje. Ostrzegałem go, tak jak ciebie. Ale ten szaleniec nie chciał mnie w ogóle słuchać. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Dobra, to już sobie przeklikam, bo nie chce mi się jak znaleźć pracę. Jeśli chciałeś szukać pracy, mieszkają tam same najgorsze śmiecie. Najlepiej w ogóle unikać tego miejsca. Jak dojść do Górnego Miasta? Ja to czy ty mnie to w ogóle wiem, słuchasz? Nie jesteś obywatelem tego miasta. Możesz więc sobie oszczędzić wysiłku. Nic za bardzo ciekawego, ale w sumie z drugiej strony może ktoś nie grał, no to przyczekam. Nie masz szans na przedostanie się za bramę. Nie mam szans, dobra. Nie sądzę. Jak ja już tam tyle razy się wpierdoliłem, bez, nie będąc obywatelem, że nie jestem w stanie nam policji. Rozumiem. Nie masz szans, zawsze się wpierdoliłem. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, porozmawiaj z Lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Ardem? To było oczywiste. Co muszę zrobić, żeby zdobyć taką zbroję jak twoja? To bardzo takie hiszpańskie, albo włoskie. Nawet nie jesteś członkiem straży. Nie jesteś nawet obywatelem. Dobra, skąd ci przyszło do głowy, że mógłbyś założyć zbroję paladyna? Tylko kilku członków straży, którzy wykazali się szczególnymi zasługami, dostąpiło tego zaszczytu. Jeśli chcesz zostać paladynem, masz przed sobą długą drogę, chłopcze. Czy chcesz zostać paladynem? Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Nie chcę. Gdzie mogę znaleźć przywódcę straży miejskiej? Nie, wydaje mi się, że nie. Lord André przebywa w koszarach po drugiej stronie miasta. Dobra. Muszę iść. Jeśli jeszcze raz usłyszę, że opowiadasz mieszkańcom tego miasta jakieś brednie o smokach, wpadniesz w tarapaty. Rozumiemy się? Pocałuj mnie w dupę, Lothar. I to nie wbrew pozorom ten chłop z Twitcha. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Zagajcie. O, no tak, ktoś przyjechał. No to myślę, że to jest... Nie, w sensie, chyba wydaje mi się, że nie ma lepszego momentu na zakończenie teraz, bo tu jest naprawdę długa droga do szukania tych chłopów, gadania z nimi i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie. Przypominam o łapkę w górę, komentarzach, subskrypcjach i o tym. I mówię wam, żebyście... Co? Miłego dnia po prostu i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa.